Hi. Jest dzień przed Sylwestrem, za parę godzin przyjeżdża do nas Norbert, którego zabieramy na miasto na jakieś street session. Będziemy robili fotki i z tego wszystkiego skręcimy jakiś backstage, wklejając w montaż po prostu to, co uda nam się dzisiaj uchwycić. Jest to idealna okazja, żeby nagrać taki street session. Norbert też od dawna chciał zrobić po deszczu zdjęcia w Warszawie. Szczególnie, że sam ma nową puchę, tak jak ja mam S5 z 2470, tak on ma A7 z 50. Wcześniej nie miałem okazji tak naprawdę, żeby cokolwiek na mieście zrobić, bo miałem nie dość, że GH5, która w nocy nie radzi sobie najlepiej, to jeszcze miałem 1835. To jest dosyć szerokie szkło, które po prostu w miejskich warunkach nie oddawało tej takiej bliskości, nie pozwalało mi się zbliżać do pewnych elementów na tyle blisko, na ile bym chciał. I cieszę się bardzo, że będziemy mieli w końcu zrobić wspólnie jakiś content we trójkę, bo codziennie tak naprawdę coś wymyślamy, codziennie o czymś rozmawiamy, codziennie myślimy o nowych pomysłach, nowych projektach, a nigdy nie ma okazji tego zrealizować, bo albo ktoś przyjeżdża do nas bez sprzętu, albo ktoś przyjeżdża do nas i nie mamy sprzętu, albo my do kogoś przyjeżdżamy bez sprzętu i tak wymyślamy i nic nie dochodzi do skutku. Jaram się, bo będzie to ostatnia taka akcja w tym roku. Za dwa dni już zaczynamy 2021 i ruszamy z nowymi projektami. Mam swoje postanowienia, głównie związane z tym kanałem, także trzymajcie kciuki. Na koniec jeszcze tylko dodam, abyście proszę dali znać, co sądzicie o takiej formie vlogów niesamochodowych, bo nie będę ukrywał, ale poza sezonem eventowym sprawy warsztatowo-garażowe nie są czymś, czym się spotykam na co dzień. Bardziej produkcja filmów, zdjęć, czy generalnie kontentu do internetu. To jest to, czym się zajmuję na co dzień i chciałbym wam, z wami się podzielić swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i umiejętnościami. Widzimy się na mieście. Jesteśmy w centrum, odebraliśmy Norberta, dojechał Pseto. Zjedliśmy szybką kolację, łapiemy właśnie za aparaty i będziemy coś cykać. Także będziemy przebijali to birolami, będziemy wrzucali w montaż jakieś edity, które uda nam się uchwycić dzisiaj. Jesteśmy na Chmielnej. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc do zdjęć ze względu na to, że mamy tu ciepłe światło, które zajebiście kontrastuje z tą zielenią za mną. Jest to coś zupełnie innego w miejskim klimacie i na streetowych fotach mega zajebiście to wygląda przez to, że ten kontrast budynków, wieżowców z neonami i LEDami mega psuje ten miejski klimat z tą zielenią. Przyszliśmy prawie całą Marszałkowską z wysokości pomniku nieznanego żołnierza do ronda przy rotundzie. Złapaliśmy dużo fajnych ujęć, głównie przy wieżowcu McDonalda i teraz lecimy dalej szukać kolejnych miejscówek. Miejscówka to jest Kosmopolitan, a raczej cały ten łuk tutaj obok, pod Kosmopolitanem. Zazwyczaj było tu żółte światło. Przejeżdżając obok zobaczyliśmy, że zmienili to światło na fioletowe. Po 40 godzinach przegrania ostatnio w Cyberpunka myślę, że to jest idealny klimat. Poza tym zaułkiem mamy żółte światło, czyli mamy kolejne miejsce, które zajebiście kontrastuje. Strasznie mnie cieszy to, że w Warszawie pojawia się coraz więcej takich miejscówek. Sama chociażby ilość neonów. Przy tym jak zaczynałem zabawę z pryzmatem, nie była wystarczająca. Tak naprawdę było to kilka miejscówek, kilka możliwości i tyle. A to się szybko bardzo wypala przy ilości, których my tworzymy. Tak samo będzie to na Warsaw Spire, na które zaraz się zresztą udamy. Cały ten szczyt rozświetla się na kolor różowy i dodaje to mega, mega, mega dużo klimatu. We'll be right back.
trzecim miejscu. Może nie w trzecim, ale w którymś na pewno, bo można policzyć Marszałkowską i całe to centrum, które przeszliśmy jako kilka miejscówek. Na Placu Europejskim, gdzie mamy Warsaw Spire, który ostatnio świeci się na różowo. Sam cały szczyt jest obświetlony na styl świąteczny z życzeniami, dzięki czemu tworzą się piękne kolory i z tą mgłą, którą dzisiaj mamy, to światło rozbryzguje się po prostu po całym niebie w okolicy. Generalnie na tym terenie nielegalne jest fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych, z tego co wiem, bo kiedyś kręciliśmy tu teledysk i byłem z Roninem i zostałem wygoniony, bo sprzęt wyglądał zbyt profesjonalnie. Jednak dla celów prywatnych myślę, że można to ogarnąć. Pamiętajcie, najważniejsze, pierdolnąć w dzwona. Tak jak mówiłem, jest to ostatni checkpoint na dzisiaj. Będziemy teraz już się zwijali do domu i pewnie przeglądali materiał i zaczynali montować i obrabiać zdjęcia. Która jest godzina? Jest druga. No, pakujemy mandżur, pewnie zgarniemy jeszcze kilka fotek z telefonów. I co? Stay tuned i see you in the next one.